fakt, że doteraz milczą, może oznaczać, że prawda o Smoleńsku nas przerazi. Odchodzimy. Jest święto. Minister Gliński zapowiedział, że chce likwidować kolejne studia filmowe. Zespół Tor, Kadr, wytwórnie filmów dokumentalnych i inne. Niestety, filmowcy to kolejna grupa, która nie zdała testu dobrej zmiany. A o całej polskiej kinematografii ma teraz decydować jeden urzędnik. Mimo tego, że 4 lata temu, gdy PiS przejmowało kulturę, zapowiadało produkcję wielkich mega hitów o poziomie hollywoodzkim, oczywiście tematy polskie i ojczyźniane. No to może po 4 latach czas sprawdzić, ile takich międzynarodowych hitów powstało. No niestety, ani jeden taki międzynarodowy hit nie powstał, ale nie wiem, czy jest się czemu dziwić, skoro minister Gliński i jego ekipa raczej są specami od jasełek bogoojczyźnianych. Co więcej, sekują wolnorynkowych filmowców, takich jak Agnieszkę Holland, Pawła Pawlikowskiego, którzy na światowych filmowych rynkach odnoszą kolejne sukcesy. Ale tak sobie myślę, że gdyby PiS bardziej się postarało, to spokojnie mogłoby znaleźć u siebie, na swoim podwórku, gotowe scenariusze filmowe. Na przykład film o tym, jak w Ministerstwie Sprawiedliwości powstaje płatna fabryka troli, która ma za zadanie niszczyć niewygodnych sędziów. Mała Emi, Miłość i Polityka. Albo studium filmowe o tym, jak z telewizji publicznej można zrobić tubę propagandową, której służby specjalne przynoszą tematy, którego obywatela akurat dzisiaj zniszczyć. Już widzę taką scenę, jak zwykły dziennikarz zamienia się w Hycla. Albo jak prezes Kurski zleca swoim agentom, dziennikarzom śledzenie własnego brata. Własnego brata, jak nisko trzeba upaść. Przecież to są scenariusze, które by miały gwarantowaną międzynarodową widownię. Tam, nie wiem, na cały głos, czy czwarta władza i Amerykanie mogą się schować swoimi scenariuszami. U nas takie filmy pokazałyby, że z normalnego kraju wchodzimy na drogę autorytaryzmu i dyktatury. Paradoksalnie rodzący się w Polsce totalitaryzm byłby najlepszym towarem eksportowym. No niech się tylko PiS odważy zrobić takie produkcje filmowe. Obiecuję Wam, że będę walczyć, by takie filmy powstały. Będę dbać też o to, by polska kinematografia nie była w rękach jednego urzędnika. Pamiętajcie, #13 Jachira do Sejmu.